I hope that you forgive me for yesterday not really speaking about the subject which was given to me. Why do I need Buddhism? And yesterday was quite different subject. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że wczoraj nie mówiłem na zadany temat. Temat, który mi zadano, było dlaczego potrzebuję buddyzmu, coś takiego, czy po co mi buddyzm, okej. Okay. Wczoraj raczej mówiłem na trochę inne tematy. But what to do? Your questions were guiding me, you know, to this direction, what we did. Wasze pytania pokierowały mnie w tym kierunku, w jakim poszliśmy. But anyway, yesterday there were several questions that we spoke a little bit about this, what we don't want. I mean, the eight worldly dharmas, the emotional defilements, and so on. But there was one lady and some other people who asked, but how to do that? Niemniej wczoraj było takie pytanie i od jednej kobiety i kilku jeszcze innych osób, że właściwie tak, mówiliśmy o tym, czego nie chcemy, o tych ośmiu samsarycznych motywacjach, o głównych truciznach umysłu, ale pytanie było, jak to zrobić, żeby ich się pozbyć. So if we ask ourselves what to do or how to do in order to get rid of the causes of unsatisfaction, suffering, then we must clearly look what are the causes and then counteract them. Kiedy pytamy, jak pozbyć się wszelkiego braku satysfakcji, cierpienia, no to musimy dobrze się zastanowić nad tym, co jest przyczynami cierpienia i wtedy zastosować antidotum, to dzięki czemu się pozbędziemy ich. You know that the most basic Buddhist teaching, it is his first teaching, most basic teaching, was the Four Noble Truths, and we can, with a great amount of certainty, say that whatever Buddha was teaching for the coming later 45 years of his teaching, everything was just elaboration of the Four Noble Truths. If we look for any dharma, any teaching, everything is included in the Four Noble Truths. Wiecie pewnie, że podstawową nauką Buddy, było zresztą to pierwszą przez niego wygłoszoną i najbardziej podstawową nauką Buddy, to były tak zwane cztery szlachetne prawdy. Można powiedzieć z dużą dozą pewności, że cokolwiek później, przez 45 lat nauczania, cokolwiek Budda przedstawił, jakiekolwiek nauki, wszystko jest zawarte w tych czterech szlachetnych prawdach. Jest jakby ich rozszerzeniem, dalszym objaśnieniem, ale wszystko jest zawarte w tych czterech prawdach. And in Sarnath, near Varanasi, when the first five disciples, they asked Buddha about teachings. By the way, this is all this is interesting story. Why Buddha did not teach for the 7 weeks after being awakened, after becoming Buddha? Why only after 7 weeks and so on? These are interesting stories, but it's another time. But first time he said that just the statement: there is what we call dungel in Tibetan. Dukha in Sanskrit. Więc oczywiście jest ciekawą historią, jak doszło do tego, że dlaczego Budda przez 7 tygodni po osiągnięciu przebudzenia, po osiągnięciu stanu Buddy nie nauczał. Dlaczego dopiero wtedy, po tych 7 tygodniach, w Sarnath koło Varanasi wygłosił tą pierwszą naukę. I pierwsza z tych czterech prawd to było stwierdzenie faktu, że istnieje to, co po tybetańsku nazywa się dungel, w sanskrycie dukha. This is yet another
problem with translation. Dungel usually in the West we translate as a suffering. And suffering is something painful, something what we don't want. But when we go to the more detailed discussion, then also pleasure is included in that. And how we can say that pleasure is suffering? To jest kolejny problem z tłumaczeniem. Słowo dungel jest dosyć powszechnie tłumaczone jako cierpienie. Cierpienie kojarzy nam się z czymś, co jest bardzo bolesne, z tym, czego bardzo nie chcemy, a w szerokim zakresie znaczenia tego słowa dungel zawierają się na przykład przyjemności. Jak komuś powiedzieć, że przyjemność jest cierpieniem? I mean myself, I like pleasure, and no one will convince me that pleasure is suffering. Ja sam lubię przyjemność i nikt mi nie powie, że przyjemność jest cierpieniem. I think this is simply because of using the wrong name, wrong words in English. Much better is like unsatisfactory. This is not satisfactory. When we have pain, we don't feel satisfaction, we feel unhappy. But pleasure, something what right now appears as a pleasure, but it is changeable. This is what we in Tibetan we call jurwei dungel, the suffering of non-satisfactory of change. Something is pleasant in the moment, but it will change. Pleasant will change into unpleasant. Just because pleasure finished and we're longing, oh, that was so nice, I would like to have it again, and we don't feel nice. Or any kind of pleasure will change into something not pleasant, because even pleasure is not not permanent. Na przykład to, co nazywamy przyjemnością, no, z natury jest przyjemne, ale to jest kwestia właśnie nazewnictwa, że to dungel oznacza też tyle, co niesatysfakcjonujące. Nie jest wystarczająco satysfakcjonujące, bo przez chwilę jest przyjemne, ale należy to do jednej z trzech kategorii tego, co nazywamy dungel, tak zwany jurwei dungel, czyli to właśnie próbuje unikać słowa cierpienie i ciągle nie ma dobrego, to nieusatysfakcjonowanie poprzez zmianę. Nie mogę co trzy minuty przerywać. Ty masz dużo świetnych pomysłów, ale w przerwie będziemy. Ale nie, ja nie chcę się, wolę słuchać swoich guru niż Ireneusza Kalni, przepraszam. Właśnie prosiłem, żebyśmy nie robili tych przerw i wtrętów, bo będą co chwilę. I was just requesting, because she has many good ideas, and by the way, but then every 3 minutes we will make a break and I never finish the subject. And she says that one Polish translator who was not Buddhist, some intellectuals, he proposed, sorry, I prefer to listen to my guru, not to this man whom I knew, and he doesn't deserve to be my guru. Okay. Yeah. But mostly we cannot break and make just talking by coffee, by, you know, coffee. So, what was the subject? Okay, it was the, in Polish something. To było po polsku. To już jest przykład właśnie, jak to wybija z rytmu. Ja mam starą sklerozę i... I nie zadowolę. Mhm. O, czekam tylko, jak skończycie, bo właśnie coś mówiłem do ciebie, ale przegapiłaś. Ja. Wracając do tematu, i jak powiedziałem, stara skleroza, jak będę co pół minuty wybijany w inne tematy, to trudno będzie pociągnąć jakąś kontynuację pewnej myśli. Także ta przyjemność nie jest satysfakcjonująca, ponieważ wszystko z natury jest nietrwałe. Przyjemność zmieni się kiedyś w nieprzyjemność.
na różne sposoby. Może dlatego, że po prostu będziemy tylko tęsknić. Ach, tak mi było dobrze, więc teraz mi nie jest tak dobrze i tęsknię za czymś. A poza tym nawet przyjemność nie jest trwała i zapewne zmieni się w przyjemność. Nie ma w niej nic trwałego. So this is why it is no time today to speak about the three aspects of Dungel, but generally to make it very simply that ordinary way of being, like what we experience now, is not satisfactory. We have a simple proof for that. Żeby nie rozwijać teraz dokładnie nauk o trzech rodzajach nieusatysfakcjonowania czy trzech aspektach, ale krótko można powiedzieć, że taki zwyczajny sposób życia, w jakim teraz jesteśmy, jest niesatysfakcjonujący. Mamy prosty dowód na to, prosty sprawdzian. If that would be satisfactory, we would feel so happy, so satisfied, that we don't need to do anything. Just be in the pleasure and happiness. But we always want something. I don't feel enough good. I need to get something. I want to go there. I want to get this food. I want to meet this person, because we're always longing for something. This what we have is not satisfactory. Even if it is pleasant, after some time it becomes boring. You cannot have the same pleasure non-stop. After a short while it is becoming boring, at least. So this is always not satisfactory. Prosty dowód jest taki, że ciągle czegoś chcemy. Gdybyśmy byli naprawdę w najgłębszym tego słowa znaczeniu w pełni usatysfakcjonowani, siedzielibyśmy tak pławiąc się w takim doświadczeniu błogości. Jest mi tak dobrze i tak błogo, że nic innego nie potrzebuję, nic innego nie chcę. A co chwilę w nas się pojawia to, ale chcę pójść tam, chcę zdobyć tamto, chcę spotkać tamtą osobę, to co mam teraz, nie, muszę coś innego. To już jest prosty dowód, że jest to niesatysfakcjonujące. Then, the second truth, very important truth, is that this unsatisfaction has a causes. Drugą prawdą, niezwykle ważną, jest to, że to nieusatysfakcjonowanie ma swoje przyczyny. If something has a causes, it means we remove cause, there will be no result. Jeśli coś ma przyczyny, to znaczy, że jak usuniemy przyczyny, nie będzie skutku. And when Buddha first... Okay, now finish the fourth truth. The third truth is the fact, because truth, this is the fact. It is like that. The fact that there is a state which is beyond any kind of suffering and non-satisfaction. There is a state which literally we call the truth of cessation, because the suffering and satisfaction ceased, is not there. Po trzecie, ta trzecia prawda to jest stwierdzenie faktu, bo prawda to jest stwierdzenie faktu, że tak właśnie jest, że istnieje stan, który jest całkowicie poza cierpieniem i brakiem satysfakcji. Tak w skrócie, ta prawda nazywa się prawdą o wygaśnięciu. W tym sensie, że wygasło cierpienie i brak satysfakcji. And the last, this is the truth of the path. Czwarta, to jest prawda o ścieżce. It means that this, whatever we call it, enlightenment, if you like, awakening, nirvana, Buddhahood, the state beyond any suffering, does not happen like in the lottery, just accidentally. But there is a path. Whoever goes through the path will achieve the result. If someone is not going through the path, there will be no result, simply. Ta czwarta, prawda o ścieżce oznacza, że istnieje konkretna ścieżka, konkretny sposób, jak z tego stanu braku satysfakcji i cierpienia przejść do stanu, jakkolwiek chcecie trzecią prawdę nazwać, oświeceniem, przebudzeniem, stanu Buddy i tak dalej. Ktokolwiek przejdzie tą ścieżkę, osiągnie jej owoc.
kto jej nie przejdzie, ten nie osiągnie tego owocu. And when Buddha first time, he spoke this four noble truth, just like a statement. Understand, it is like that. There is suffering. There is, we call it suffering, but we know it has a very vast meaning, even to the slightest non-satisfaction, lack of satisfaction. Więc Buddha pierwszym razem, kiedy wygłosił te nauki, powiedział, zrozumcie, znaczy powiedział tak, jest fakt, istnieje cierpienie, rozumiemy, że używamy tego słowa w dużo szerszym znaczeniu, aż do najmniejszego nawet cienia braku satysfakcji. Then he said, there are causes of that. Po drugie, są przyczyny tego. Then there is a state beyond the state where the suffering ceases. Po trzecie, istnieje stan, który jest poza tym. And fourthly, there is the path. I po czwarte jest ścieżka. When he revealed, when he taught this, two of his five disciples at that moment, just by listening and understanding, they achieved arhatship. Arhatship means liberation. Dwaj spośród jego pięciu uczniów przez samo usłyszenie tych nauk osiągnęli wyzwolenie, osiągnęli stan arhata. Then they contemplated, but then Buddha for the second time when he spoke something very important. I think sometimes in the West we are not enough much kind of, you know, we are not really underlying this. Bo za drugim razem, kiedy powtórzył, to powiedział coś bardzo ważnego. Ja mam wrażenie, że na Zachodzie często niewystarczająco podkreślamy znaczenie tego. He said, suffering is to be understood. Powiedział, cierpienie należy zrozumieć. He didn't say, get, you know, run away from suffering. He said, understand. Nie powiedział, uciekajcie od cierpienia. Powiedział, zrozumcie cierpienie. The second, causes of suffering, this you should abandon. Po drugie, przyczyny cierpienia powinniście porzucić. Then the seizing, we call like that? Yeah, seizing, czyli to wygaśnięcie, you need to achieve. Achieve, realize. Po trzecie, to wygaśnięcie cierpienia musicie urzeczywistnić. And path has to go through, has to realize. A ścieżkę należy przejść, należy ją spełnić. Or fulfill, the path to fulfill. Then, another, as far as I remember the story, the another two. By realizing this truth, they got arhatships. Potem, z tego co pamiętam, to, ale tu nie jestem 100% pewien, I'm not 100% sure if there was the next two. I think so, but I don't remember this story precisely. Two or one, maybe two. Nie pamiętam, jeden czy dwóch, chyba dwóch, osiągnęło stan arhata. Then again, he repeated these teachings for the third time. Potem on powtórzył te nauki o trzecim razem and he said, suffering is everything what you need to understand. There's no more that you need to understand. Just understand suffering. That's it. Trzecie, za trzecim razem, kiedy powtórzył nauki, powiedział, cierpienie jest wszystkim, co musicie zrozumieć. Nic więcej nie zachęcał do rozumienia, tylko zrozumcie cierpienie. Then, causes of suffering, or causes literally, the Kinjung in Tibetan is like the source of suffering, where it comes from. Przyczyny cierpienia, czy tak dosłownie po tybetańsku Kinjung, znaczy tak jak źródło, z czego coś pochodzi. So this causes or the source of suffering is everything what you need to abandon.
No other things, just the causes of suffering, abandon, throw away. Przyczyny cierpienia, czy to źródło cierpienia jest wszystkim, co należy porzucić. Nic więcej nie trzeba porzucać. Przyczyny cierpienia. Then the cessation is everything what you need to achieve. To wygaśnięcie cierpienia jest wszystkim, co należy urzeczywistnić, wszystkim, co jest do urzeczywistnienia. And the path is everything what you need to adopt, what you need to train yourself. There's nothing else, nothing more. A ścieżka jest wszystkim, w czym należy się wyćwiczyć, wszystkim, co należy jakby osiągnąć, rozwinąć. Można to różnie tłumaczyć. And we are not talking today in details about this, because this is such a teaching. Everything what Buddha taught was about, if we start to speak, for example, about the path, there's so much teaching. If we start to speak about, now I begin from the last one. Oczywiście dzisiaj nie ma czasu na omawianie tego wszystkiego w szczegółach, bo to jest tak strasznie dużo nauk. Jakbyśmy zaczęli mówić o ścieżce, no to jest tyle nauk. If we start to speak about the cessation, then different schools, like Theravada Buddhists, will explain it a little different way. Mahayana Buddhists explain a little bit different way. Dzogchen, or any kind of like Tantra teaching, will use completely different terminology, different words. So we can create the whole competition of different philosophies, which try to, by words, explain this is what is completely beyond words. Także jakbyśmy zaczęli mówić o trzeciej prawdzie, o wygaśnięciu, jak nazwać ten stan przebudzenia, to na przykład buddhist Theravady będzie to zupełnie inaczej objaśniać, buddhist Mahayany inaczej. Jak przejdziemy do buddyzmu, do tantr, jak przejdziemy do Dzogchen na przykład, to zupełnie inna terminologia i możemy zrobić różne zawody filozoficzne i debaty, kto za pomocą jakich słów próbuje opisać to, co jest poza słowami. And anyway, the words is never the same like really realization of this state which is beyond suffering and which we don't know now. It is something completely different, so we don't have proper words how to describe that. Także tak czy inaczej, próbujemy za pomocą słów opisać taki stan, który jest całkowicie poza wszelkim cierpieniem, brakiem satysfakcji i tak dalej. Stan, którego kompletnie nie znamy. Nie doświadczyliśmy nawet cienia tego i próbujemy za pomocą słów to opisać, więc nigdy te słowa nie będą wystarczająco dobre. I zawsze przyjdzie ktoś, the words will be never enough, precise and good. I can tell you, one of my teachers, he said that this is a Tibetan proverb. Jeden z moich nauczycieli powiedział kiedyś, że jest takie tybetańskie przysłowie. Saying that if the two, okay, I will translate it like the holy person, those who have this realization, if the two holy person, they meet together, to przysłowie mówi, że jeżeli dwóch, nazwijmy to świętych ludzi, tych, którzy mają urzeczywistnienie, spotkają się razem and they don't agree, it means that at least one of them doesn't have realization. Jeśli dwóch takich świętych ludzi spotkają się ze sobą i się ze sobą nie zgadzają, to przynajmniej jeden z nich nie jest urzeczywistniony, czy nie jest święty. But if two philosophers meet together, ale jeśli dwóch filozofów się spotka and they agree, it means that at least one of them is not philosopher. Ale jeśli dwóch filozofów spotkają się ze sobą i zgadzają się ze sobą, to przynajmniej jeden z nich nie jest filozofem. Because all this philosophy, they try by different words describe this what is ultimate, what is beyond words. And every time some words seems to be okay, but you can misinterpret it, wrong interpretation. Then always you can say, no, better not say like this, better say like that. Okay, but this statement also can be misunderstood, you know, all these philosophies. Bo filozofie próbują za pomocą
różnych słów opisać właśnie ten stan, który jest urzeczywistnieniem tej ostatecznej prawdy, tego, co jest ostateczne, co jest całkowicie poza słowami. I za każdym razem, jak próbuje się to jakoś opisać, to można powiedzieć, tak, to wskazuje kierunek, ale można przecież te słowa błędnie zinterpretować. To lepiej powiedzieć to trochę inaczej. No tak, to trochę inaczej, może jeszcze lepiej wskazuje kierunek, ale niebezpieczeństwo złego zinterpretowania i tak dalej. So this is why through the centuries, at least 25, now there are some archaeological research who say that maybe 27 centuries, 2007, now they say Buddha maybe lived a little bit earlier after what they found in Lumbini. Maybe not 2500, but maybe 2600 or 700. Through that all history of Buddhists, we have different philosophies. They have been writing big books. No, your philosophy is not good. Then you have counter-arguments and, you know, this will never end. Dlatego mamy w całej historii 2500 lat, zwykło się mówić, ale ostatnie archeologiczne odkrycia, na przykład w Lumbini, każą wyciągać wnioski, że być może Budda żył nawet trochę wcześniej, może 2600, 2700 lat. Tak czy inaczej, przez całą tą historię buddyzmu powstawało tyle szkół filozoficznych, które dyskutowały ze sobą, przy czym ktoś na przykład napisał jakąś książkę, inni napisali kontrksiążkę, twierdząc, jakie niewłaściwe sformułowania, więc trzeba było kontrargumenty i do dzisiaj mamy różne filozofie. But this is not the point. The point is, understand suffering and get rid of causes of suffering. A to nie o tym dzisiaj. Głównie chciałem teraz rano mówić o tym, zrozumieć cierpienie without... I will make the big mistake, but purposely. Without understanding suffering, we cannot understanding the cause of suffering or the source of suffering. But I want to jump and not discuss in details the first truth. Go to the second. Właściwie zamierzam świadomie popełnić błąd, ponieważ bez zrozumienia pierwszej prawdy, prawdy o cierpieniu, o braku satysfakcji, nie zrozumie się przyczyn, czy też źródła cierpienia. Ale ja dzisiaj po prostu ze względu na to, że nie ma czasu, mam zamiar przeskoczyć ten pierwszy punkt i iść od razu do drugiego. If we look into the causes of suffering, yesterday we spoke about this, that if we commit any negative action related with negative emotions, like I gave example of the hatred, we do something because we hate something, then we plant in our mind this kind of bhakchak, these habitual tendencies, which later maturate as a suffering. Wczoraj dawałem przykład tego, że jak wykonujemy jakieś działanie pod wpływem gniewu czy nienawiści, po prostu nie cierpimy czegoś i w związku z tym działamy przeciw temu, to zasiewamy w umyśle te ziarenka, te nawykowe skłonności, bhakchak, które dojrzewają później jako cierpienie. And I gave you example of the dream, I gave you example of the bardo and the future life. It is said exactly, very precisely in the teachings that the external world and ourself, our body, our mental tendencies, everything is the result of the previous actions, of the karma. So if we're born in the nice country or ugly place, we have good, healthy body, or we are sick, we are very intelligent, or always mentally dull and always unhappy, everything is a result of our previous actions. We have planted such a seed, now the seeds are ripening. I wyjaśniałem to, że zarówno zewnętrzny świat, w jakim się odradzamy, jest rezultatem poprzednich działań, tego, jakie w naszym podstawie świadomości zgromadziliśmy, czy tej podstawowej świadomości,
jakie zgromadziliśmy, te nasionka karmiczne, te bakciak, one dojrzewają w ten sposób, że odradzamy się na przykład w pięknym kraju, czy w obrzydliwym miejscu, że mamy zdrowe, piękne ciało, czy mamy jakieś chorowite, zdeformowane ciało. Nasze mentalne skłonności, na przykład ktoś jest bardzo inteligentny, a ktoś bardzo taki, można powiedzieć, z natury otępiały, albo ciągle się czuje nieszczęśliwy. Wszystko to ma przyczyny w naszych poprzednich działaniach, w tym, jakie nasionka zasialiśmy. So if we look for the source of suffering, the main, the most direct, this is the actions, our previous actions. Le in Tibetan, karma in Sanskrit. Także jeśli mówimy o przyczynach cierpienia, to bezpośrednimi przyczynami cierpienia są nasze poprzednie działania. Działania, praca, działanie, akcja. Po tybetańsku nazywa się le, a w sanskrycie karma. We should understand what we call in West, we say karma, karma. Many times we think like karma would be some powerful someone who, oh, you did something bad, I sent you to be punished. We think like karma is some big power which is deciding. No, karma means action. If I put my hand to the fire, this is my action, then the result is pain. And there is no like external power, some God who decides, oh, you put to the fire. Please, my messengers, send pain to him. It's not like that. There is action, there is result. In Tibetan we say ledre, action and result, and fruition. Także częstym błędem, który ludzie tak popełniają tu na Zachodzie, to jest takie myślenie, że karma to tak jakby była jakaś taka zewnętrzna, potężna siła. I taką mam karmę i karma decyduje. Prawie tak jak próbujemy z karmy zrobić jakiegoś takiego potężnego Boga, który obserwuje. A to jest proste. Włożymy rękę do ognia, to jest działanie. Skutek będzie ból przez poparzenie. I nie ma tu zewnętrznej siły, która o tym decyduje. Jest działanie i jest skutek. A my często myślimy w ten sposób, że jest takie potężne jakieś bóstwo zwane karmą, które obserwuje i zanotuje, o, włożył rękę do ognia, moi wysłannicy, lećcie i ześlijcie na niego ból. Nic podobnego. Po tybetańsku mówi się le dre. Akcja, czy też działanie i skutek. So the first, the most direct source of suffering is, in Tibetan we say Leci Kinjung. Kinjung is the source of actions or karma. This is the first, most direct cause of suffering. Pierwszym, najbardziej bezpośrednim przyczyną cierpienia są działania. Po tybetańsku się mówi Leci Kinjung. Kinjung znaczy źródło, miejsce pochodzenia, którym jest działanie. Nasze cierpienie pochodzi z naszych działań. If we understand this, then we understand very important thing, that right now, with our actions, we create our future. And future is not fixed. Even if many previous actions, we have such a strong karma, now I start to use karma like something external, different than me. There is me, there is my karma. Not like that. My actions, but let's call it, my karma bring me to this direction. If you look, all these powers, they really pull me to suffer. But now I can do many positive actions to this. So to this many negative karma, I can bring also many positive karma and change the direction. Maybe not go straight to the suffering, but go to some better direction. With my actions now, I can decide what will be in the future. So understanding karma is not, oh, let it be, because my karma is like that. No, karma means I can do something to change the future. This is very, very, very important. Także jak się rozumie karmę, to rozumie się, że to nasze działania
stwarzają przyszłość, że w każdej chwili swoimi działaniami stwarzamy przyszłość. Jeżeli nagromadzenie wielu działań z przeszłości, można powiedzieć, mamy taką karmę i to już takie stwierdzenie już sugeruje, tu jestem ja, a tu jest moja karma, tak jak karma by była czymś takim zewnętrznym. Nie, karma to jest mnóstwo moich działań. Pcha mnie w taką stronę, że idę prosto w cierpienie, to w tej chwili mogę wykonać wiele dobrych, pozytywnych rzeczy, które dołożą się do tych negatywnych działań z przeszłości i może skierują mnie do mniejszego cierpienia, może do czegoś pozytywnego. W tej chwili, jak się rozumie karmę, to nie jest tak, że usiąść, bo taką już mam karmę, że muszę cierpieć. Nie, jak się rozumie karmę, to znaczy teraz mogę zdecydować, czego chcę doświadczać w przyszłości i świadomie kreować, świadomie tworzyć swoją przyszłość. You know, there is, well, not much time, but I will say this short story because for me it was like, wow. Some many years ago, when I was in our Dharma Center in Wrocław, I had some general teaching, and there was one Japanese young lady who was studying in Wrocław, and she just came to the center, and I started to. There was very nice conversation. I will not repeat all of that, but I said that, you know, I spend so much time in Asia that whenever I see Asian people, like in the Polish street, let's say, like I see some from Buryatia, I feel like, wow, this is like my sister. This is, wow, this is my place. I meet some, let's say, Nepali people. Wow, hello, Nepali. Tikcha, Ramrucha. Immediately, I like, this is like, you know, my place. And I told her, even like from Japan, I'm aware that between, for example, India and Japan, there is such a huge differences in culture, in mentality, so much bigger than in some places in Europe. Being in Europe, we believe, Danish are different than Polish. Swedish, different mentality than Italian or Spanish. But if we look from the perspective of Asia, all Europeans are the same. The difference is such a small. In Asia, Japan, India, Tibet, completely different culture, different because such a big distances and many other reasons. But still, I told her, still I find so many kind of like something common in the Asia. I say maybe because all of this country, they built up on the Buddhist view, Buddhist culture. Maybe this is something common, and in Europe, all this is kind of built on the Christian mentality. Or Abrahamic, at least, mentality. So my long talking, and she summarized such precise one sentence. It is because you Westerners believe in destiny. Destiny, this is Christian, that future is fixed, there is a, like, God has a plan, it will be like that, you cannot escape. And we believe that we create our future now. Just one sentence, just to the top, to the point, I mean. Ta cała historia była taka, dużo fajniejsza konwersacja, ale ja ją skrócę. Kiedyś w ośrodku we Wrocławiu, jak tam byłem, pojawiła się dziewczyna, Japonka, studiująca we Wrocławiu. I ja w taki naturalny sposób, ja tyle czasu spędziłem w Azji, że tak czuję, że to jest taki mój dom, drugie moje miejsce. Na przykład jak spotykam kogoś z Buriacji na ulicy, nawet jak jest obcy, to chętnie bym podleciał. Siostro, bracie, bo to tacy swoi. Czy Nepalczyków spotykam, od razu zagaduję. I tak do niej mówię, wiesz, czy Japończycy. Z jednej strony zdaję sobie sprawę, że różnice w mentalności i różnice kulturowe między Indiami a Japonią są po prostu dwa różne światy. Tak samo Japonia i Chiny, the same between Japan and Chinese, so much difference in mentality. W porównaniu z tym, to chociaż w Europie nam się często zdaje, że tu są różnice, że jest różnica na przykład między mentalnością duńską a polską, albo między Szwedami a Hiszpanami czy Włochami i tak dalej, wydaje nam się, ale z perspektywy Azji można powiedzieć, cała Europa to jest taka jednorodna. Wszyscy są tacy sami, Polak i Niemiec.
from the perspective of Asia, Polish and German, same mentality. If they know closer, they see, oh, there is big big difference between Polish and German mentality. I know many Tibetans, they said like this. Does it mean good or bad? Just different. Także znam też na przykład Tybetańczyków, którzy jak już długo tutaj przebywali i poznali bliżej, to na przykład widzą różnicę mentalności przeciętnie Niemców i Polaków. To nie w kategoriach dobre czy złe, tylko że jest inne. Ale tak właściwie to i tak cała Europa jest jednorodna. Ja jej powiedziałem, że zdaję sobie sprawę z tego, że te różnice na przykład między Chinami a Japonią, między Indiami a Japonią, to są po prostu jak dwa różne światy, a jednak jest coś takiego wspólnego w mentalności azjatyckiej. Ja mówię, może dlatego, że wszystko to jest budowane na takim buddyjskim poglądzie. Ta kultura wyrasta z buddyjskich korzeni, a to w Europie wyrasta jednak z chrześcijańskich korzeni, a przynajmniej z tych abrahamowych religii. Kojarzycie judaizm, islam, chrześcijaństwo, te trzy religie. Nazywa się razem takimi abrahamowymi. I zacząłem tyle gadania z mojej strony, a ona to podsumowała jednym takim precyzyjnym zdaniem, które jest tak naprawdę, trafia w samo sedno. Ona mówi, bo wy tu na Zachodzie wierzycie w przeznaczenie, a my wierzymy, że sami teraz budujemy swoją przyszłość. Naprawdę to jest niezmiernie ważne. This is extremely important, and wherever I go and discuss about Dharma with Western people, I say so many people in the West, I can see it, so many people, they mistake karma with destiny. This is like Tibetans, I mean the Germans, they say kwacz. Ja naprawdę, gdziekolwiek się pojawiam, w ośrodkach darmy, jak rozmawiam, zbyt często spotykam się z tym, że ludzie mylą karmę z przeznaczeniem. Tak naprawdę to po prostu bzdura. Karma nie jest przeznaczeniem. Karma znaczy, że teraz budujemy swoją przyszłość. But anyway, come to the main point. The cause of suffering is actions, negative actions. Mówiąc krótko, wracając do punktu, przyczyna cierpienia, główna przyczyna cierpienia to negatywne działania. But why do we do negative actions? Because of hatred, desire, pride, jealousy, stupidity. We have these five, but there are many subdivisions. Sometimes we speak about 20, about 80, about 84,000. But okay, the main five. Disturbing or negative emotions, because of them we commit negative actions. Dlaczego popełniamy negatywne czyny? Po prostu dlatego, że w naszych umysłach pojawia się nienawiść, żądza, duma, zazdrość, głupota. Oczywiście, że czasem jak się je analizuje, to się mówi dokładnie, mówi się o 20 głównych rodzajach trucizn umysłu, albo o 80, 84 tysiącach, ale w skrócie można mówić o tych pięciu głównych. In Tibetan we call it Nyingmenpei Kenjung. Po tybetańsku to się nazywa Nyingmenpei Kenjung, czyli to takie źródło, którymi są nasze emocjonalne splamienia. W pierwszy dzień, w piątek, mówiliśmy o nich więcej. No, on the first day, on Friday, we spoke more about this emotional defilements and so on. So I will not elaborate now what they are, how they act. Także teraz nie będę więcej opowiadać, czym są i w jaki sposób działają. So generally, in general teaching, we speak about these two causes of suffering. Leci kędziung, nimąpej kędziung. Także głównie, kiedy mówimy o przyczynach cierpienia, mówimy o tych dwóch. Przyczyna w postaci negatywnych działań i w postaci tych szkodliwych emocji. So these negative actions and disturbing emotions. But if we look even deeper, why do we have these two?
why we have these disturbing emotions or emotional defilements, or I will use klesha, and we know this is something what always brings suffering. Ale jeśli przyjrzymy się głębiej, dlaczego pojawiają się w nas te właśnie klesie, nie kolesie, tylko klesie, które nas sprowadzają na złą drogę, będę nazywał je klesie, żeby nie było pozytywne emocje, negatywne emocje i tak dalej. Dyskutowaliśmy dokładnie, co to są klesie. Then we see that the real source is our ignorance. I prawdziwy, widzimy, że prawdziwą przyczyną jest nasza niewiedza. We don't understand who we are, what is our nature, who is me who perceive this world. What is the nature of the world which I perceive? To jest ta niewiedza, która oznacza, że nie rozumiemy, kim albo czym tak naprawdę jestem, jaka jest moja natura, jaka jest natura świata, w którym żyję, prawdziwa natura tego, co postrzegam. What is the relation between the perceived and the perceiver? What is our relation? Jaka jest relacja pomiędzy tym, co jest postrzegane, i tym, który postrzega? In Tibetan we say Zungwe Yul, the perceived or the grasped world. We perceive it and we think, oh, this is really, we grasp to it. And Zungwe Yul Dzimpe Sem, and the grasping mind. Zungwe Yul Dzimpe Sem. The grasping mind, I have the feeling I am the one who perceive. And this what I perceive is real, I am real, we are too different. Czyli po tybetańsku to się mówi tak, Zungwe Yul Dzimpe Sem, czyli chwytane obiekty, chwytane i w znaczeniu, że są postrzegane, utrzymywane w polu świadomości, ale to również oznacza, że lgniemy do nich jako do takich realnych, prawdziwych obiektów. Jest to coś, co postrzegam. I ja, ten postrzegający umysł, Dzimpej Sen, ten lgnący, trzymający, ale również mamy poczucie, ja jestem czymś realnym i to coś, co nie jest mną. And because by nature we like to be happy, we like to be satisfied, and why this we can discuss later, I will. And i ponieważ w taki naturalny sposób chcemy być szczęśliwi, skąd to się bierze, to się pojawi jeszcze później po obiedzie, chcemy być szczęśliwi, to lgniemy do pewnych obiektów, bo myślimy, że jak osiągniemy te obiekty, otoczymy się nimi, to wtedy będziemy szczęśliwi. Jak unikniemy tych, których nie chcemy, to nie będziemy nieszczęśliwi. Mówiliśmy o tym już chyba w piątek. And because we have the feeling, this experience that these are the real objects and I am the real one and I want to be happy, then we get the idea, if I gather some of these objects which I like, then I will be happy. If I get rid of some objects which I don't like, then I will refuse, I will, you know, throw away suffering. And always grasping, rejecting. Then desiring, then don't want, then we have anger, irritation, if they are still there, then we have pride, and all the emotional defilements, all the kleshas, they come from not understanding the ultimate nature. Także ponieważ lgniemy do pewnych obiektów, odrzucamy inne, dlatego pojawia się pragnienie, pojawia się gniew czy irytacja, kiedy są z nami obiekty, których nie chcemy. Pojawia się w wyniku tego dalej duma, zazdrość i wszystkie te klesie. And from these negative emotions, negative actions, z tych szkodliwych emocji pojawiają się szkodliwe działania. Then as a result we have suffering. Shantideva, for example, he says that this is so sad that these childish sentient beings, they want to be happy, but they always act like if they would be their own enemies. They always create their own suffering. Shantideva na przykład powiedział, że to jest takie smutne, że czujące istoty
Wszystkie chcą być szczęśliwe, ale działają tak, jakby były swoimi własnymi wrogami. Ciągle tylko powiększają swoje cierpienie. And as I was quoting already on Friday, jak już w piątek przywoływałem z tym Jalsa Laglen, 37 stanzas of Bodhisattva Conduct, tak jak już w piątek cytowałem z tych 37 strof o postępowaniu Bodhisattwy, all suffering arises from this egoistic wanting happiness for ourselves. Jest tam powiedziane, że całe cierpienie wynika z tego egoistycznego dążenia do własnego szczęścia. And then, right away, he'd give, like the doctor give recept, he give recept saying, in the mind, which is focus of welfare, or how we call it, what is good for others, benefit for, focused on benefit for others, all the quality, Buddha quality, naturally arise. So if we change this, instead of me, I want to be happy, we start to look for happiness of others, all the Buddha qualities, including the great happiness, you know, the Dewa Chok, the highest happiness, the omniscience, all Buddha qualities arises from just changing this attitude. Instead of me, I must be happy, may all beings be happy. This is like the essence of the Bodhisattva path. And after coffee break, next session, now still we have few minutes, but I'm going to speak little bit, just few hints about the what we call bodhicitta. Jeszcze mamy parę minut, a najpierw powtórzę po polsku. Już cytowałem to w piątek, że w umyśle ukierunkowanym, nie, chyba jeszcze nie powiedziałem tego po polsku, że wszelkie cierpienie wynika z egoistycznego dążenia do własnego szczęścia. Ale od razu on daje tam receptę, sposób uleczenia się z tego. Mówi, w umyśle ukierunkowanym na dobro innych budzą się do życia wszystkie właściwości Buddy. Czyli właściwie sama istota, zamiast myślenie tylko o sobie i swoim szczęściu, w efekcie czego sprowadzamy na siebie ciągłe albo cierpienie, albo brak satysfakcji, jeśli zaczyna się przede wszystkim dbać o dobro innych, wszystkie właściwości stanu Buddy budzą się w takim umyśle. Te właściwości to jest tak jak najwyższa szczęśliwość, to jest tak jak wszechwiedza stanu Buddy i tak dalej. Wszystkie z niepoliczalnych właściwości Buddy budzą się z takiej postawy. Mamy jeszcze kilka minut, a po przerwie będę chciał trochę właśnie mówić o tej przemianie postawy, bo to jest cała esencja ścieżki bodhisattwy. Zawiera się właśnie w tej przemianie tejże postawy. I nie będzie czasu oczywiście na szerokie jakieś nauki, ale a przynajmniej takich głównych kilka punktów dotyczących. But now, before we make the break, now, ale teraz zanim zrobimy przerwę, I just want to show one very small thing, but maybe no time. Zanim zaczniemy przerwę, chcę wskazać na jedną małą drogę, jedno mały punkt. We already skipped the first noble truth, because there is no time. And I hope you have so many Dharma teachings that you know that. Otherwise that would be not acceptable to just skip this. Przeskoczyliśmy już pierwszą z czterech prawd, ale dlatego, że jestem przekonany, że znacie tak wiele nauk buddyjskich. Inaczej nie byłoby właściwe. Bez zrozumienia pierwszej nie zrozumie się drugiej. Otherwise, without understanding the first one, we cannot understand properly the second. Now I am going to skip the third one, the truth of cessation, and jump to the path. Teraz zamierzam przeskoczyć tą trzecią prawdę, prawdę o wygaśnięciu cierpienia, co się dzieje, jaki jest ten stan poza cierpieniem i przejść do prawdy o ścieżce. And I will say briefly that if the path must be genuinely leading to the freedom of the causes of suffering, because this we should abandon, then should directly counteract the three levels
the Leci Kinjung, this negative actions, Nimonpe Kinjung, must counteract emotional defilements, and where they come from, the source of them, this is the ignorance. So the right path must have all three aspects. What is opposite to this negative conduct, what is opposite to emotional defilements, and what is opposite to ignorance. Także przeskoczywszy tą trzecią prawdę, jeśli mówimy o ścieżce, to ścieżka, żeby była autentyczną ścieżką, która prowadzi do porzucenia przyczyn cierpienia, no bo wtedy automatycznie zniknie też cierpienie i brak satysfakcji, musi zawierać metody, które bezpośrednio przeciwdziałają tym trzem. Skoro pierwszą, najbardziej bezpośrednią przyczyną cierpienia są negatywne działania, to muszą być nauki, w jaki sposób unikać tego działania, które prowadzi do cierpienia. Jeśli drugą przyczyną są te szkodliwe emocje, klesie, to muszą być nauki uczące, w jaki sposób je pokonać. Jeśli te dwie przyczyny biorą się razem z podstawowej niewiedzy, to muszą być nauki, które przeciwdziałają niewiedzy. This is why any Buddhist school, beginning from the Georgia, in the geography, we go to the south, Sri Lanka, then we go more north, India, then in the east, Thailand, Cambodia, Myanmar, Vietnam, the north, Tibet, China, Japan, then Korea, Mongolia, Buryatia, and so on. Even if we practice Polish Buddhism, it must have three aspects. And this we call, in all this Buddhist tradition, we call it in Tibetan, this is Lapa Sum, three kinds of training. Training in the right conduct, training in the meditative absorption, which is opposite to the emotional distraction, and training in sharap, prajna, in the wisdom, which counteracts the ignorance. Dlatego, jeśli popatrzymy na wszystkie tradycje buddyjskie, na przykład tak geograficznie, idąc od południa, od Sri Lanki, dalej przez Indię i tam na wschód od Indii, to tam Tajlandia, Myanmar, Kambodża, Wietnam i tak dalej, Laos, dalej na północ, Tybet, Chiny, Japonia, jeszcze dalej na północ, Korea, Mongolia, Buryatia. Jeszcze nie wszystkie wymieniłem, te tradycyjne kraje buddyjskie. I didn't enumerate all of the Buddhist countries. Just give some examples. To wszystkie one, we wszystkich tych tradycjach zawiera się tak zwany potrójny trening. W sanskrycie tri siksha, po tybetańsku lappa sum. Trzy rodzaje treningu. Pierwszy, przeciwdziałanie negatywnym działaniom, właściwe postępowanie. Drugi, przeciwdziałanie emocjonalnym splamieniom poprzez medytacyjne wchłonięcie, które uwalnia nas od bycia rozproszonym przez szkodliwe emocje i na niewiedzę, w sanskrycie prajna, po tybetańsku sierap, czyli taka wyższa mądrość, która uwalnia nas od niewiedzy. So the real path, the real Buddhist practice must have all of three. Wisdom, meditation, ethics, moral ethics, right conduct. Także wszystkie, niezależnie od tego, w jakim, czy to będzie polski buddyzm, czy buddyjski buddyzm, wszystkie muszą zawierać, żeby być prawdziwą ścieżką, musi zawierać i mądrość, i medytację, która nas uwalnia od tych emocjonalnych splamień, i właściwe postępowanie, które przeciwdziała negatywnemu postępowaniu. Po przerwie troszkę więcej o tym. So after break, a little bit more about this. Now half an hour break. We meet 5 past 12, not 6 past 12.